Dobra, nie wiem, ale kupcie kurs, okej, widzowie? Dobra, słuchajcie, widzowie, słuchajcie. Jeżeli kupicie, ostatnie 20 sztuk zostało, jeżeli kupicie subskrypcję na Twitch TV z Michel w ciągu 20 minut, bo jest czas do 17.30, zostało tylko 20 sztuk, jutro o godzinie 12.30 będzie specjalny stream tylko dla subskrybentów, w którym nauczy was, jak zostać streamerami i gwiazdami tej platformy. Żeby wyszedł... Kup kurs, rusz się, zmień swoje życie o 180 stopni, przestań się ograniczać słabymi ludźmi. Nigdy w życiu bym was nie oszukał. Nie no, nie będzie takiego streama. To był żart. Ironia. Menty medyczne z jakiegoś szpitala z Dubaju. Plan był taki, że hej, koleś maraka, jak nie dostanie jakiejś pomocy, to umrze w tym areszcie, więc muszą go wypuścić, wysłać do Dubaju do szpitala i hej, Tate byłby wolny. Tate finalnie zdementował tę informację. Wstał i tweeta, gdzie chwali się swoją dużą nuzią i napisał, że nie ma raka. Jego ma stópki. Płuca mają zero obrażeń od palenia, bo jak ktoś nie wie, to Tate jest dosyć znany z tego, że ciągle pali cygara. Potem to już typowa Tate'owa odklejka, czyli że ma płuca jak olimpijski atleta, że No, plus jeden. On by najebał kurwa Zeusowi przecież. Żyje jeszcze 5000 lat na tej ziemi. Ciekawe w sumie, czy to nie był jakiś pierwotny plan, żeby wyciągnąć Tate'a z więzienia. Pojawiło się nawet doniesienia, że próbował on przekupić jakichś rumuńskich polityków. I kto jeszcze podał dalej informację o tym, że Tate ma raka? No, oczywiście największy odkleju z Twitcha Aiden Ross. Aiden Ross uwierzył w słowa, że założył OnlyFansa, także błagam was, jakby Aiden Ross jest takim statystycznym Amerykaninem, który łyka wszystko, co przeczyta w internecie. Wam mega głupi. W poprzednich newsach to przeszedł na platformę Kick, gdzie chciał wszystkim udowodnić, jak tam bardzo nie ma takich restrykcyjnych zasad jak na Twitchu i stwierdził, że odpali stronę dla dorosłych przy prawie 100 tysiącach widzów. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Pytał swoich widzów, ile mają lat i w większości pojawiają się odpowiedzi 15-16 lat. I teraz ktoś napisze, Micho, dlaczego się śmiejesz? Przecież twoja widownia też ma niską średnią wieku. No tak, tylko ja nie mówię, że moja średnia wieku ma 22 lata i własny dom, nie? Aiden w tym temacie został ostatnio skonfrontowany i chłop się go wprost zapytał, że... Ja wiem, że u mnie średnia to jest 16-17 lat. Bo robiliśmy parokrotnie ankiety na różnych przedziałach czasowych i odpadaliście w ankiecie. 2 złote ci mogę. A ta ankieta 5. była tak, była ale chciałeś dwójkę. Anonimowa. Ale daj 3. How old do you think your average viewer is? I don't know. Chat, how old are you guys? I would honestly say, bro, above the age of 16 and 17 up. I would say the average is probably in the 20s, like 20-ish, 21, 22. Probably 20? I believe so, yes. Jak się uśmiechnął, Trainwreck. On nawet nie wierzy w swoje własne słowa, wie, że to jest bullshit. Widzowie Aidina to w dużej części dzieciaki i on bardzo dobrze o tym wie. Najbardziej mi się podobało u Aidina to. Patrz. Okej, Google, turn off the lights. Twitch próbował mnie uciszyć. Wielokrotnie pisali do mnie, że mnie zbanują permanentnie i usuną mnie z tej platformy. Będę skończony. Twitch groził mi banem. Twitch groził mi banem, że mnie odpierdolą z platformy. Mimo tego, że mówili mi, żebym nie łamał regulaminu, a ja to robiłem dalej. Jakie kurwy. Chłop się nie słuchał regulaminu. Kurwa, oni do niego strzelali i on mówi tak: o, strzelają do mnie, chcą mnie uciszyć. Nie dajcie się Matrixowi. Wyjdźcie z Matrixa. Nie no, ja lubię Twitcha. Uważam, że regulamin czasem jest dziwnie egzekwowany, ale no nie łamię go, tak? I nie mówię, że mnie biją. Taki dzieciak, że nieważne ile razy mu zwrócicie uwagę, dalej będzie robił swoje. No, dokładnie. Swoje robi również MrBeast. Oprócz konsekwentnego nagrywania materiałów, to również promuje swoje poboczne firmy. Jedną z nich jest... Kurwa, MrBeast ostatnio dzieciom w Afryce buty rozdawał. Ich pierwsze buty w życiu, a jakieś kurwy z Twittera pisały tak: buty? Ma tyle pieniędzy, że mógłby dawać też skarpetki. 3 marca udostępnił tweeta, który miał być prośbą do widzów, by ci segregowali jego czekoladę w sklepach, gdy te będą porozrzucane, porozwalane i tak dalej. No i ludziom się to nie spodobało, bo może to przysporzyć problemów pracownikom, sklepom, ale i osobom, które to robią. Sklep ma z góry wyznaczone miejsce, Jezus gdzie Maria. Mają być dane produkty. Jezu! Ale i osobom, które to robią. Sklep ma... Jak się śpi! O, jaki cudowny jest ten kot. O, jak się śpi, ma wyjebane totalnie. A z góry wyznaczone miejsce, gdzie mają być dane produkty, które są opłacone przez dystrybutora. Ja pamiętam kiedyś nawet opierdoliłem pracownika, bo mi pozwolili, żebym go opierdolił. Bo przyszedł, co przyszedł? Przyszedł reprezentant chyba Coca-Coli i przestawiał butelki, kurwa, na półce, zasłaniając trochę Pepsi. A mówię tak, co pan robi? A mówi, że no tutaj ustawię. A mówię, i mówię tak, ta? A kurwa, zajebać ci kopa, kurwa w łeb? No i sobie wziął i poszedł. Nie no, nie, tak nie powiedziałem, no ale że powiedziałem, no żeby to zostawił, no bo co on kurwa.
robi od układania rzeczy na półkach, to jestem ja i nikt kurwa inny. I była też taka sytuacja kiedyś, ale to już chyba nie było, to nie było Coca-Coli, tylko chyba Liptona. Układałem Liptona i przyszedł właśnie do mnie ten reprezentant, jako iż on nie mógł tego robić, to on do mnie mówi tak: a tutaj ustawisz ten troszkę bliżej, tak tutaj do tej półki? Ja pierdolę, mega problemy. Widać, że od razu wielu widzów zaczęło rzeczywiście układać te czekolady. No cóż, no nawet najlepszym zdarza się. Chciałbym przypomnieć, że w Stanach, kurwa, woda jest droższa od Coca-Coli. Nowość. Bardzo dużo twórców jest niezadowolonych, co jest niespotykanym widokiem, bo youtuberzy narzekają na jakieś zmiany, które wprowadza platforma. W skrócie, zostały poluzowane restrykcje YouTube'a, jak chodzi o przeklinanie na filmach. I już zaledwie po 7 sekundach możecie rzucać lodów, no. Sferami, pełami, oczywiście nie co można... ty kurwa! Ty no konop, kurwa, nie strasz mnie, ja pierdolę! Przepraszam za niego, kurwa, że tak rzucił od razu takimi zwrotami agresywnymi, kurwa, zacenzurował oczywiście, ale what the fuck? Przesadać, nie może być zbyt dużo skondensowanych przekleństw naraz. A wcześniej nie mogliście przeklinać w pierwszych 30 sekund. Nie może być skondensowanych przekleństw. Tymczasem, kurwa, tymczasem jakiś losowy olsztynianin. Cicho, nie spoileruj. O. You? Afrykaneiro musi leiro. Polska kurwa dupeiro. Polska kurwa wycina swoje brudne dupsko. To może iść jego kupo oligarchy. Michael Jackson. Pedofil squad. Pedofil squad. Polskie kurwy szachmat. Polskie kurwy szachmat. Ja stoję, nagrywam to i nagle chłop jedzie na rowerze i pierdoli takie rzeczy, nie? Ja mówię, chuj, o chuj to chodzi, nie? Również nie widziałem ani jednego odcinka Twoje 5 minut bez kuźwa płaczu tych uczestników. Jestem zdziwiona, że ktoś mógł odebrać to, że w jakiś chamski sposób się odniesie do kogoś być może. Amomowu. Przepraszam. A Pola stoi, taki kurwa giga czad. Totalnie kurwa wyjebane. Oprócz płaczu po ostatnim odcinku pojawiło się sporo kontrowersji. Między innymi wokół tych irytujących siostr. Obie mogły wyjebać. Uważają, że obie niezbyt dużo wniosły do tego programu, a mimo wszystko bez większego problemu przeszły do drugiego etapu. Obie mogły wyjebać. Widownia nie może przetrawić tego, że w ostatnim odcinku odpadła Wiktoria, a nie Karolina. Ale najśmieszniejszym momentem była anegdotka do Kartoniu oraz Mortalcia. Jak wiecie, oni zaliczyli dosyć głośne rozstania. No jeden z uczestników dostał zadanie, że ma udawać Mortalcia przez 10 minut i między innymi mówi o takich rzeczach jak zaręczyny. A bo ile już tam chodzimy razem? 5 lat, co niedługo wejdzie. 5 lat? Ja jeszcze się tobie nie oświadczyłem? No. Masakra, co za mną nie chłop. Dobra, szukamy pierścionka i się oświadczamy. Nie wiem, można było to chyba wyciąć, chociaż myślę, no że Chris to zrobił. Kurwa, mogli to wyciąć trochę, no. Trochę mogli, montażyści. Specjalnie. To wszystko bardzo mocno boostuje i napędza ten program, więc to jest dla Freeza tylko dobrze, że ludzie będą płakać na Twitterze, że to się im spodoba. Jakiś uczestnik, czy jakaś miniaturka nie siądzie. No. Jezus, jak sobie śpi dziecko. Ale niezbyt przemyślany ruch zrobił ostatnio Elon Musk, bo zaczął się kłócić z pracownikiem, który został zwolniony. Na dodatek jest on niepełnosprawny. Zwolnienia w Twitterze no raczej nie są niczym nowym. Od kiedy zasiadł tam no Elon Musk, to większość ludzi stamtąd spadła z rowerka. A ciekawym przypadkiem jest Hal, który rozkręcił dramę na Twitterze, bo według niego 9 dni temu wraz z 200 innymi pracownikami stracili dostęp do swoich komputerów służbowych. Ten wysłał maila do Muska. O nie! Do zespołu HR, czy został zwolniony, jednak nie otrzymał żadnej odpowiedzi. I napisał tweeta, gdzie oczekiwał od Muska jakichkolwiek wyjaśnień na temat tej sytuacji. 30 milionów zasięgu? No i odpowiedzi. I napisał tweeta, gdzie... What the fuck? 30 milionów zasięgu ma ten tweet? Ja oczekiwał od Muska jakichkolwiek wyjaśnień na temat tej sytuacji. Elon Musk wyśmiał jego obowiązki, które według niego są mało wymagającą pracą, a tej pracy i tak nie spełniał. Hal poinformował, że jest osobą niepełnosprawną, jeździ na wózku, przez co nie mógł wykonywać większości czynności na klawiaturze. Ale Musk to skwitował, że szuka teraz poklasku wśród ludzi. Jak może mieć problemy z pisaniem na klawiaturze, jak w tym samym czasie wywołuje aferę na Twitterze? Pojawiła się osoba, która bezpośrednio pracowała. No trochę racji, no. Nie może w pracy, ale na Twitterze już... Dał znać, że jest zawiedziony widząc tą całą aferę, ponieważ etyka pracy Hala jest na innym poziomie i to jest idealna osoba do pracy zespołowej. Po tym komentarzu Musk troszeczkę zmiękł i napisał, że zadzwoni do Hala, aby przegadać ich cały konflikt, ponieważ lepiej jest pogadać z ludźmi niż cisnąć się na Twitterze. Następnego dnia pojawiły się te przeprosiny. Musk napisał, chciałbym przeprosić Hala za moje niezrozumienie jego sytuacji. Oparłem to na rzeczach, które zostały im powiedziane, jak się okazało były nieprawdziwe, bądź było w nich trochę prawdy. Hal zastanawia się nad zostaniem w Twitterze. Nie wiem, mega dziwna sytuacja w
Tak, nie wiem, drama chyba wie do końca o co, tak szczerze. Kolejnym tematem będzie Counter Strike Global Offensive, bo w internecie pojawiły się wyciek. Kurwa, jaracie się tym CS-em w ogóle? Bo ja nie, dlatego wolę zapytać was, bo ja jakoś... To, że 10-letnia gra dostaje update do 20-letniego silnika, jakoś mnie to nie porywa. I tak, i nie. No ja właśnie, ja pewnie, jeżeli to wyjdzie, to pogram i potem powiem elo. Bo ja nigdy nie byłem jakimś mega fanem CS-a, więc no. Jakiś, że powstanie druga część tej gry. Ja swojego czasu byłem zagorzałym fanem i... O, kurwa. I graczem CS-a, więc jestem dosyć podekscytowany. A noż druga część CS-a ma być na silniku Source 2. Jest to silnik gier wideo opracowany przez firmę Valve. Gdyby rzeczywiście CS przeszedł na ten silnik, oznaczałoby to znacznie podwyższenie poziomu grafiki gry. Co ciekawe, to w plikach do tych dwa... Ale szczerze, widzowie, CS z dobrą grafiką nie brzmi dobrze. Jakoś, no nie wiem. CS z dojebaną grafiką nie brzmi jak dobra rzecz. Jakoś, tak nie wiem. Bo... Jeżeli chodzi o CS-a albo o ligę, to główną cechą tych gier było to, że one chodzą na wszystkim, nie? Że one działają nawet na ziemniaku. A jak ta gierka będzie teraz bardziej wymagająca, to co wtedy? Dużo graczy, którzy grali ze słabszym komputerem, będą wściekli przecież. A czyli innej gry od Valve. Pojawiły się zmianki dotyczące kluczy do skrzynek, modeli postaci graczy, możliwego lootu do zgarnięcia lub innych paczek zawartości. No według mnie to jest po prostu akcja marketingowa, która ma już zacząć promować nową część CS-a. Takie rzeczy jak jakieś wycieki w plikach gry i chyba, tak dalej. Chyba, że zrobią jakiś taki tryb... Kuźwa, umówmy się. Chyba, że na przykład w tym CS-ie na Source'ie, chyba, że będzie jakiś tryb na zasadzie takiego trybu wydajności, jak jest w Fortnite'cie, nie? Nie mogę doczekać, na pewno pyknę sobie rundkę, jak wyjdzie nowy CS. Jak teraz przegadamy Afrykę dookoła Prime MMO, bo już od dłuższego czasu po internecie latają głosy, że zawodnicy nie dostali swoich wypłat, albo dostali jedynie część tych wypłat. Odbyłam walkę wieczoru i potem pojawiły się komplikacje, że nie dostawałam informacji odnośnie przelewu, nie dostawałam XD. W ogóle informacji odnośnie niczego w zasadzie. Według plotek, które usłyszała po gali, większość zawodników otrzymała swoje wynagrodzenia, jednak były też pojedyncze osoby, które takowych nie otrzymały. No tak, no jak masz na przykład mniejszego na przykład tam youtubera, to mu jest prościej wypłacić na przykład 10 tysięcy niż tobie 80 za walkę, nie? Wieczoru. Wiesz o co chodzi, ale no mega chuj... No tu się zgadzam z tobą, jak ona ma, Paulina? No mega chujoza, że takie kur... Z nich. Połowa zawodników nie otrzymała... 80? Nie no, ja uważam, że ona mogła tyle dostać. Z 80 kloka. Chociaż kurwa nie wiem w sumie jak wygląda z wypłatami Prime'a. Ale z 80 na spokojnie. Może nawet do stówki dociągając. Kwoty, którą nie miała wiem. Mieć na umowie. Mieli też Paulinę zapewniać, że przelew jest zaksięgowany, że już za chwilkę będzie, ale finalnie no nic nie było. Dostawałam wiadomości, że przelew zaraz będzie, że już jest... No to jak dostawała takie wiadomości, to nie możemy nic powiedzieć Kitkej. Jeżeli ona by dostarczyła dowód, że dostała wiadomość, że ktoś ją zapewnił, że będzie przelew, to znaczy, że już wiesz, wszystko zostało odhaczone, tylko wysłanie przelewu zostało, a jak nie jest wysłane, no to k***a, mamy trochę z nich. Zaksięgowane, że już przelew czeka po prostu na wypuszczenie. No ja tak czekałam, mijał miesiąc, drugi. I ponoć postawili ultimatum, że albo Prime ogłosi upadłość i nie wypłaci w ten sposób obiecanej garzy, albo ma pójść z nimi na ugodę, czego nie zrobiła. Albo ogłoszą upadłość, albo pójdziemy na ugodę. I potem już poszło wezwanie do sądu ze strony Pauliny. Jak oceniam stanowisko Konopa? Z tą federacją nic nie ma wspólne. 6 monitorów i jeden gigantyczny telewizor, dla mnie to jest mega overkill. I ona dostanie pozew sądowy ode mnie, że nikt ona nie mówi, że Jóźwiak ją zastraszał, czy coś było po prostu... A widziałeś to na kanale? No widziałem to i jestem po prostu oburzony. Ona nie powiedziała, że bezpośrednio, że ty zastraszałeś, tylko że Prime ją zastraszał, groził i... Ale Jóźwiak taki był też nagłówek, wypowiedziała się na mój tekst. No ale to nagłówek to już nie prój się do niej, tylko kurwa do tego, kto napisał ten nagłówek. Bo wiesz, no to ja mogę powiedzieć, jebać Disa. Nie, to był chujowy przykład. O, powiedzmy, żebym założył firmę. Wojtek12.pl by się nazywała firma. I jeden z moich pracowników by powiedział, jebać Disa, potem pisali tak. Michel mówi, jebać Disa, tak by napisali na pudelku. No to ja bym prój się do pudelka, a nie, wiesz... Na mój temat, nie wiem co ona tam miała z Prime'em. Taki przykład głupi, mega. Kara finansowa, ponieważ wzięła udział w Move Federation. Ja co wiem, ma roszczenie do niej, bo złamała warunki kontraktu, także nikt nie będzie zdziwiony. XD! Mi to Prime MMA od początku kuźwa śmierdziało, zresztą... To prawda, zgadzam się z tobą. Mikołaj on ma na imię? Mikołaj, a nazwisko ma chyba tylko. Tylko Mikołaj. Tam się bił kamerzysta, jakieś wyrzutki internetowe, to nie miało prawa się dłużej utrzymać. Poświęcacie swój czas, ogromny stres przed... Jezus!
Patrz na kota! Wiem, jak duże są koszta przygotowania, poświęcacie swój czas, ogromny stres. O Jezus! Długo jeszcze przed galą, konferencje, programy, dojazdy na to wszystko kosztuje, więc niewypłacenie jej całej gaży jest kłopotem. Jak ona ładowarkę na USB kupić? Tą, kup tą. O, ta jest mega OP. Ta jest mega OP. Ja tą jednocześnie ładuję zegarek, iPhone'a i MacBooka, bo ona ma 65 watów, nie? To możesz kilka rzeczy na raz. Przygotowanie, sama płatność za przygotowania na treningi. Był to dla mnie bardzo ciężki czas. O kurwa. Ja poczułam się strasznie pokrzywdzona. I mimo wszystko trzymam za nim kciuki, że tę kasę odzyska. A już jak w tej całej sytuacji w wywiadzie wyszedł na totalnie śliskiego typa, bo walka Hornik odbyła się 1 października, a Federacja MOVE 19 listopada, czyli półtora miesiąca później, i ona tam dalej nie miała wypłaty. I nagle ze strony Prime MOVE pojawiły się w jej stronę jakieś roszczenia i kary umowne. Tyle z newsów, subuj kanał, ja będę z tym dzielał. Trzymaj się. Cześć. Bruch, moment.